Witajcie. Od momentu pojawienia się w domu nowego członka rodziny, jego bezpieczeństwo jest priorytetem dla świeżo upieczonych rodziców. Współcześnie istnieje wiele przeróżnych mechanizmów, które trzymają dzieci z dala od wszelkich niebezpieczeństw. Zaślepki do kontaktów, foteliki samochodowe, wideonianie i wiele innych. Dziś opowiem Wam wzruszającą i zarazem nieprawdopodobną historię, która przydarzyła się pewnej małej dziewczynce. Nina z zawodu pielęgniarka i Chris, szef firmy informatycznej z Phoenix w stanie Arizona, robili wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa swojej 15-miesięcznej córki Chloe. Każdego wieczoru, kiedy kładli ją do łóżeczka z barierkami ochronnymi, byli przekonani, że ich córka jest bezpieczna. Pewnego ranka, kiedy rodzice weszli do jej pokoju, zobaczyli, że dziewczynki nie ma w łóżeczku. Możecie sobie tylko wyobrazić ich przerażenie. Jednak na całe szczęście znaleźli ją bardzo szybko w przedpokoju, gdzie bawiła się z psami. Byliśmy w szoku. Zadawaliśmy sobie pytanie, jak Chloe mogła wyjść ze swojego pokoju? Przecież nie dosięgłaby klamki w drzwiach bez niczyjej pomocy, powiedzieli rodzice dziewczynki. Co się stało w pokoju Chloe? Odpowiedź na to pytanie jej rodzice znaleźli na zapisie z kamery. Udało im się nagrać, jak ich psy, Colby i Blair, otwierają drzwi do pokoju. Jeden z nich wskakuje do łóżeczka, a drugi liże dziecko. Kiedy dziewczynka się budzi, wstaje z łóżeczka, bez problemu pokonuje przeszkodę w postaci zabawki, którą rodzice Chloe wykorzystywali jako przeszkodę, gdyby chciała wstać, i idzie za psami na nocną wycieczkę po domu. Ojciec uciekinierki powiedział, że Chloe była zawsze bardzo blisko z mieszkającymi z nimi psami. Chris Cardinal mówił także, że psy zawsze żyły w zgodzie z jego córką i nigdy nie zrobiłyby jej krzywdy. To tacy nasi mali, grzeczni chłopcy, powiedział o psach Cardinal. Najprawdopodobniej ich niezwykła relacja była przyczyną tego, że rodzice zastali swoją córkę bawiącą się z psami o 6 rano w przedpokoju. Rodzice Chloe uważają, że prawdopodobnie nie był to jej pierwszy tego typu wypad. Co więcej, ich córka gra w jednej drużynie z pieskami, jeśli chodzi o pożywienie. Chloe wie, jak wygląda karma dla psów i wie, że aby wsypać ją do miseczki, wystarczy przechylić pudełko, mówi jej tata. Zaznaczył również przy tym, że wzajemne przywiązanie dziewczynki i psów z każdym dniem tylko rośnie. Wideo z Colby i Blair, wrzucone do sieci blisko 2 lata temu, było bardzo popularne w swoim czasie i zebrało ponad 13 milionów wyświetleń. Myślę, że widok małego dziecka bawiącego się z sympatycznymi psami jest o wiele lepszy niż przemoc i negatywne emocje, które oferuje nam obecnie kultura masowa. Dlatego też popularność takich materiałów zupełnie mnie nie dziwi, powiedział Chris. Jakbyśmy się nie troszczyli o nasze pociechy, to one zawsze znajdą sobie odpowiednich przyjaciół. Dzisiejsza historia tylko to potwierdza. Jeśli spodobał Wam się dzisiejszy filmik, zasubskrybujcie kanał i zostawcie lajka. Cześć!